To nagranie dotyczyć będzie metali. Oczywiście nie będę opowiadać o subkulturze powstałej na początku lat 70. ubiegłego wieku. Zajmiemy się metalami z chemicznego punktu widzenia. Na Ziemi istnieje mnoga ilość metali. Znanym i od dawna używanym w życiu codziennym metalem jest na przykład żelazo, aluminium czy też miedź. Tak naprawdę na co dzień częściej możesz się spotkać ze stopami metali. Stopem metali nazywa się mieszaninę przynajmniej dwóch metali lub mieszaniną metalu z innym pierwiastkiem niemetalicznym. Stopy mają inne właściwości fizyczne i chemiczne niż ich poszczególne składniki. Metale wchodzą w skład skorupy ziemskiej, Słońca, innych planet i gwiazd. Niektóre występują w przyrodzie w stanie wolnym, większość jednak tworzy naturalne związki chemiczne, np. tlenki czy też siarczki, nazywane rudami. Jeśli ktoś zapytałby Ciebie o właściwości fizyczne metali, to co od razu nasunęłoby Ci się na myśl? Mi metale kojarzą się z srebrzysto-szarymi i błyszczącymi ciałami stałymi. W mowie potocznej można się spotkać z określeniem jakaś rzecz ma metaliczny połysk. Jednak kiedy bardziej zastanowię się nad tym kolorem i połyskiem, to przypomina mi się, że na przykład złoto czy też miedź nie mają srebrzysto-szarej barwy. Następną cechą charakterystyczną dla metali jest ich stały stan skupienia. Jednak i tu można zwrócić uwagę na wyjątek, jakim jest rtęć. Rtęć to silnie toksyczny metal o ciekłym stanie skupienia. Metale w większości przypadków mają wysokie temperatury topnienia. Następną charakterystyczną cechą metali jest to, że są one plastyczne. Można je w dość prosty i nieinwazyjny sposób kształtować. Metale są kowalne i ciągliwe. Czy rozwijano przy Tobie kiedykolwiek spożywczą folię aluminiową? Jest ona bardzo plastyczna, co nie? Bez problemu przyjmuje kształt rzeczy, jaką się nią owija. Z takich metali jak złoto, miedź czy srebro od dawien dawna są formowane rozmaite biżuterie o najprzeróżniejszych kształtach. Jedną z gałęzi gospodarki, w której stosuje się metale, jest elektronika. Metale możemy spotkać na przykład w dyskach twardych, przewodach elektrycznych i tym podobne. Metale wykorzystujemy w elementach elektronicznych, ponieważ dobrze przewodzą one prąd elektryczny. Ta właściwość jest związana z ich budową. W metalach i ich stopach występują szczególne rodzaje oddziaływań, czyli wiązania metaliczne. Takie wiązanie metaliczne powstaje między tworzącymi sieć krystaliczną kationami danego metalu, kationami, czyli jonami dodatnimi, a elektronami obsadzonymi na powłokach walencyjnych wszystkich atomów metali, których kationy tworzą tą sieć krystaliczną. Elektrony walencyjne biorące udział w wiązaniach metalicznych nazywane są elektronami zdelokalizowanymi. Elektrony te poruszają się swobodnie między kationami metali, tworząc tzw. gaz elektronowy. Dzięki temu równoważą one dodatni ładunek kationów metali. Metal, dzięki wiązaniom metalicznym, jest elektrycznie obojętny. Dzięki tym swobodnie przemieszczającym się elektronom, metale wykazują duże przewodnictwo elektryczne i cieplne. Jak dotychczas wspominałam o takich metalach jak złoto, miedź, srebro, glin czy też rtęć. Jednak na pewno wiesz, że nie są to jedyne metale. Sięgnijmy po układ okresowy pierwiastków. Zobacz, tu znajduje się glin, tu złoto, a tu rtęć. Więc metale to nic innego jak pierwiastki chemiczne. Ogólnie tu po lewej stronie układu okresowego, w bloku energetycznym S, następnie tutaj w bloku energetycznym D i idąc aż tu, do bloku energetycznego P, mamy do czynienia z metalami. To, czy dany pierwiastek jest metalem, czy też nie, jest powiązane z łatwością oddawania elektronów z powłoki walencyjnej przez ten pierwiastek. Im łatwiej pierwiastek oddaje elektron, tym ma on większy charakter metaliczny. Spójrz na atomy znajdujące się w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków. Na przykład na sód, czy też potas. Są to atomy zawierające tylko jeden elektron na powłoce walencyjnej. Aby uzyskać oktet na ostatniej zapełnionej powłoce, atomy te muszą albo oddać swój jeden elektron walencyjny, albo też muszą one przyjąć aż 7 elektronów.
Przyjęcie aż 7 elektronów jest o wiele trudniejsze od dania jednego elektronu. W następnej grupie mamy już do czynienia z dwoma elektronami walencyjnymi, więc tutaj również łatwiej jest oddać te dwa elektrony, aniżeli przyjąć 6 elektronów po to, aby uzyskać stabilną konfigurację z całkowicie zapełnioną ostatnią obsadzoną powłoką. Jednak dwa elektrony jest trudniej oddać niż ten jeden elektron, jaki musiały oddać atomy z pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków. Przejdźmy teraz do grupy 17 układu okresowego. Tutaj atomy mają aż 7 elektronów na ostatniej walencyjnej powłoce. Te atomy wolą przyjąć jeden elektron, niż by miały oddać 7 elektronów. Po tej krótkiej analizie mam nadzieję, że nasunął Ci się już wniosek, że charakter metaliczny maleje wraz ze wzrostem numeru grupy. Jeśli nie, to zatrzymaj proszę nagranie i przeanalizuj, co robią poszczególne atomy w grupie drugiej, jeśli chcą uzyskać oktet elektronowy. Teraz zwróć uwagę, co dzieje się, kiedy w grupie pierwszej będziemy schodzić w dół, czyli będzie wzrastał numer okresu. Będzie wzrastała ilość obsadzonych powłok. Atomy są coraz większe i większe i większe. Elektron walencyjny cezu jest słabiej przyciągany przez jądro cezu, aniżeli elektron walencyjny litu jest przyciągany przez jądro litu. Im dalej od jądra znajduje się elektron walencyjny, tym łatwiej jest oderwać ten elektron. W lewym dolnym rogu układu okresowego pierwiastków elektrony mają bardzo niską energię jonizacji. Nie jest potrzebna duża porcja energii, aby usunąć elektron walencyjny tego atomu. Podsumowując, Franz ma najbardziej metaliczny charakter, a następnie charakter ten maleje w ten sposób. Więc pierwiastkiem o najmniejszym charakterze metalicznym jest fluor.